zrobiliśmy przemalowanie. Okej. Okay. No to jest jakiś otwarty świat chyba. Ojej, po tej trawie się ciężko chodzi. Potykasz się o nią? O no. No. Faktycznie. A nie wiem, czy jeszcze Iza jest. Ej, Eru, chodź na chwilę. A, dobrze, to poczekajmy. Mam pomysł. Jestem, jestem. Jesteś, dobrze. Co? Poczekaj. Teo, czekaj. O, co ty robisz? No, czekam, aż się załaduje, wiesz? O. Jak ładnie. Czy ty możesz swoje zaburzenia leczyć gdzie indziej, Eru? Czy ty masz jakiś uraz do psów? Jesteśmy we Włoszech. To lepiej nie. O nie, ała! Teo, limbo. Niżej, jeszcze. W ogóle jest jakaś niewidzialna ściana, która sprawia, że lewituje. O nie, znalazłem coś, co chcę podnieść. A idę co tu mogłam zrobić? Tak po prostu? Ja nie wiem, co my tu mamy zrobić. Nie ma opisu do tego. Bo w tym roku na wakacje nie pojedziemy. Dokładnie tak. No kogo jeszcze nie ma, mogę stoi w miejscu. Ej, znalazłem przyjaciela, zobaczcie. Oj, nie usłyszałam, co to było, a to czekamy. Tutaj idę, bo nie wiem, co tu jest. Ej, to jest chyba tylko mapa do pochodzenia. Mago wygląda, nie? Jakby lunatykował. Łapki przed sobą. O nie! Ej, no, wyrzuciło go. To jest chyba tylko mapka dochodzenia, wiesz? Tak? Tak. Ktoś się popisał, jaki poziom potrafi zrobić, chyba tylko tyle. Nie ma tam żadnych zadań? No nie ma chyba. No raczej nie, bo przechodzę sobie właśnie całą wyspę dookoła. No, no to lipa. A ładnie. Da się wyjść tam na ten? Na statek? Nie wiem, ja idę do łódki, żeby spróbować popłynąć na inną wyspę. A ja znalazłam schody. Znalazłem skarb. Brawo ty. O, umarłem. Eru, chodź do mnie do portu. Tym drewnianym takim mostkiem. Będę cię potrzebował wyjątkowo ten jeden raz. Takim długim drewnianym pomostem musisz do mnie przejść. Się chyba nie da wejść. O nie. Było oszustwo. Już nie musisz, Eru, łódka jest oszukana. Bo tam jest na górze jakiś taki podest jest Ilina, wisi z nieba. Nie wiem, czy to widzicie. A faktycznie, no jakoś nie ma jest. Ale Magoga wyrzuciło ogólnie. I nie widzę, że nie ma gry otwartej. Wysłałam zaproszenie jeszcze raz, nie wiem, czy Krasia dostał. A tam jest skarb na tej wyspie Mago małej. Grę na tej małej wyspie nie ma sensu chodzić, bo woda cię zabije, wiesz? Nie da się tam wejść. Wygląda tak, jakby trzeba było się dostać na ten pomarańczowy budynek się trzeba dostać. Ale tu są też liny między statkami. O, ale mnie zlagowało. Pewnie Magok się wczytał. Tu się trzeba dostać. Magok jest koło mnie. No. Tu się trzeba dostać na ten pomarańczowy budynek. No tam jakiś kościotrup jest. Spróbujmy właśnie tędy. Ja weszłam na tą wyspę z kościotrupem. Ja wchodzę na tą skałę z liną, o której mówiłyście. A dało radę tam wejść tak po prostu? To jest, no tu są schodki, pomost jest taki drewniany, widzisz? Aha, nie widzę. Na tą skałę na lewo od pomarańczowego budynku. Przyjdę. O tu po prawej, widzisz? No. Tam normalnie są te, tylko trzeba skakać. No wciągnij się. No to idź tam na górę całkiem, nie na linę, tylko na górę idź. Tak, próbuję, tylko że... Ja mam jakiś skarb. Chcę powiedzieć, że zapadłam się, o właśnie widzę i też. Jo.
Tutaj chyba nic się nie da. No to nawet skrzynki się nie da otworzyć. No to skarpę nie da rady. A poszliście na tą wyspę z czaszką? No jestem na wyspie właśnie jakiejś. O, tutaj jest obok mnie Iza. A, no widzę was. Nie da się tego otworzyć. No to jest chyba tylko taka konstrukcja. A tam na ten statek próbowaliście wejść? Bo tu jest jakaś lina na statek. Z ciekawości. No, wątpię, żeby tam się dało wejść. Jezus Maria, wciśnij to dupsko na górę. O Jezus, jestem na samej górze, Teo. No i co tam masz dobrego? Nic. O, nie wierzę, jeżeli tak można zrobić, to chcę. Jeżeli tylko to nie jest oszukane, to zajeb. To jest najlepsze miejsce, żeby tu wejść. Oszukane. Stamtąd? Wiecie, co tu jest? No. Tutaj w tej linii leżą takie dwie drewniane laski. Mhm. I zakładam, że gdyby to była normalna mapa, to można byłoby podnieść tą laskę i zjechać na linię no, na tej lasce. Tylko, że te laski nie da się podnieść, to jest oszukane. No tu jest na górze też coś takiego. I to coś, ta lina prowadzi niby na statek właśnie, więc ciekawa jestem. A nie ma tu nigdzie jakiegoś, nie wiem, guzika start, żeby nas gdzieś przeniosło, czy coś? Nie mam pojęcia. Czy to jest tylko taka mapa? Nie, to jest chyba szukana mapa, wiesz, tylko tak, żeby zobaczyć. Bo nic nie mogę dotknąć, nawet lina jest do przelecenia. Mhm. No, może ktoś robił i nie skończył. Na przykład, wiesz, nie jest taka niedziałająca, nie? Co, chcemy znaleźć jeszcze jakąś? Myślę, że tak, że można śmiało poszukać. Ja bym chciała badać tylko tam jedną rzecz, czy się da zrobić. Tu widzę, jest jakaś katapulta na przykład postawiona. Tu ktoś miał fajny pomysł, bo widzę, że są faktycznie jakieś liny, żeby przejść z jednej strony na drugą. Tu byś wiedział, że po prostu na przykład nie wiem, zrobił, już nie miał czasu skończyć, szczerze powiedziawszy. No. Bo nie zrobił tylko mapkę, a dał tym. Napisał do twórców, to macie mapkę, możecie ją skończyć. Mógł tak zrobić, mógł. Że wiesz, nie wiedział jak, wiesz, jak te... w ruch, żeby to wszystko, wiesz, jak w kolei. Dał im zarys, koncepcję, a resztę... Pytanie, czy my tą mapkę mamy z leveli, czy z lobby? Z leveli. Mam jedną. Spróbuję ci wysłać link. Chyba albo to jak sobie otworzysz, nie? Warsztat. Katapulta działa, słuchajcie. No. To jak wejdziesz sobie w te levele. Czekajcie, to ja stąd wejdę. Zrobimy sobie tak. Bo to i tak trzeba wyjść z gry, żeby mi się to wczytało. Aha, no tak. Dobra. Jak sobie wejdziesz w levele i dasz je, posegregujesz je w najwięcej czasu w grze, to tam jest Ghost Train, który wygląda co ciekawie. Okej. No, dobra, zaraz zobaczymy. Human Fall Flat. Warsztat. No, ten Fall Flat to jest ten chyba, nie? Levele i mówiłeś, że jak? Najwięcej czasu w grze. Najwięcej czasu w grze. Jeszcze jest Factory fajny też.
Ghost Train. Znaczy ja nie wiem, czy to widać, czy to... No zobaczymy, co to jest, bo... Cały Ghost Train to tutaj niewiele widać. Cały jest po japońsku. No, znaczy, no niby tak, ale jest jednak 500 mega. Zobaczymy, co z tego będzie i czy jak będzie czasu w grze, to może coś tam wiesz. Dobra, zobaczmy. I ty mówiłeś, Seru, o czymś jeszcze? Nie, to jest ten Fall Flat. To jest ten tam Complete Winter Workshop. Ale to jeszcze wygląda dobrze. Okej. Się zrobiło. Odpalamy gierkę z powrotem. W takim razie. I zobaczymy, co nam ma gra do zaoferowania. Dobra, graj online, utwórz. Ustawienia tylko dla zaproszonych. Zaproś znajomych. O, dostałem. Wiesz poziom. Ała. Ciapąk? Tak. Jak się okaże znowu otwarty świat do zwiedzania, to będą jaja. No, zobaczymy. Słyszę, jak coś plaska o ziemię, nie? Okej. A jeszcze mam ładowanie. Pociąg jedzie. A, patrzcie, jesteśmy zamknięci. Mamy escape rooma. Mi się jeszcze wczytuje, słuchaj. Mi się też jeszcze wczytuje, więc nie szale. Ja też. No nie szale, nie spoileruj jeszcze. Aha, tu są notatki po japońsku. I zmień ten, Ola, no. A, no, dobra. Jest scena. Już. To jest escape room? Serio? No tak wygląda jak escape room. Jesteśmy zamknięci w jednym pomieszczeniu. Ja z wami nie wytrzymam dłużej niż 5 minut. Wypuśćcie mnie! A Magoga nie widać. Magog wczytało cię? Czy znowu cię wywaliło, czy coś? Znowu, ja muszę sam się dołączać, bo inaczej mi... Aha. Połączenie między wami jest jakieś kiepskie. Ja nie wiem. Coś nasze... Ale powiem wam, że ja też nadal mi się ładuje. Mi się odwołało właśnie teraz. No, bo tu się ładuje chyba z... Ty, Ola, w powietrzu widzisz? Nie, stoję na stole. To tu jest stół, to są meble. A co, nie widzicie meble? Że ja nic nie widzę, nie. Aha. Okay, a ja widzę. To dajmy sobie jeszcze chwilę. Są zupełnie inne tekstury w ogóle. Może musi się wczytać jeszcze. No. Nie wiem, ja spróbuję może wyjść. Nic nie widzę. Nie wyjdziesz. Załaduję punkt kontrolny. Zobaczę, czy mi się wtedy pojawi coś. Nie, muszę wrócić do menu głównego i spróbuję sam sobie wejść. A dobra, Magog, ja nie wiem, czy ty wejdziesz, jak ja ustawiłam, że jest tylko dla zaproszonych. Tak mi się teraz przypomniało. To weź mnie zaprosiła też. Czekajcie, już wam wyślę. Może po prostu naraz za dużo nas się ładowało, czy co? Znajomych, już. Aha, bo Magog, ty grę odpalasz na nowo. Dobra. No nie, jak się wbijam, to nic nie mam. Muszę chyba pobrać w ogóle to, wiesz, do warsztatu po prostu sam sobie. No to dobra, to zmienimy poziom w takim razie, bo to nie ma sensu. Ale fajnie wygląda ten poziom, widzę. No, jest taki inny, nie? Te tekstury są zupełnie dostać inne. Właśnie, to zaraz spróbuję pobrać też. No to sobie spróbujcie go dodać w takim razie z warsztatu. Level. A wy dziewczyny macie normalnie? Też nie.
Może po prostu nie pojawiają się tekstury, bo nie mamy po prostu tego pakietu. Może dlatego tak ich być, nie widzimy. No, że wykorzystali inne tekstury, dobra, inne paki. Do głównego. Jak by się nazywa ten poziom? Ghost Train. Najlepiej znajdzie sobie najwięcej czasu w grze, najprościej. I on ma taki właśnie zielony pociąg na tym. Zresetujemy poziom, jak już będziecie wszyscy spokojni. Dobra, mogę dostać zaproszenie? Warsztat. Zaznacz levele po prawej. Poczekaj, o właśnie, levele i... Mniej więcej czasu w grze. I sertuj według najwięcej czasu w grze, tak? Tak. Mhm. A i ty pierwszy jest. Mhm. I co, Anshi, widzisz? Ładuje się jeszcze. Aha. No ciekawa jestem, czy zadziała, wtedy będziemy wiedzieli. 30 mega zajmuje. Gdzieś mi wyślij. A mi też może. Już. Ale stąd wydobyło. Nie. A ty już Olson pobrałaś? Olson wydupcyło. Aha, od nas też. Wiesz co, dalej nie mam. Czytałem się, ale nie mam tekstur. No to dobra, to zmienimy sobie level w takim razie. Szkoda, bardzo fajnie, ale to można też solo przejść, tylko że solo to już nie ma takiej frajdy, nie? Dobra, to nie, zresetuj poziom. Wyjdź z level. Ty, wczytało mi się, teraz było. Jak wyszłaś. Okej. Nagle pojawiły się meble. Ja chcę... Oj. Dobra, to jeszcze może raz. Jeszcze raz może odpalę to po no, prostu. No, tylko wyślę wam zaproszenie jeszcze raz, żeby wszyscy byli w lobby. Pobrałaś już Magog? Nie słychać cię. Nie wiem, czy mówisz, czy nie mówisz. Masz jego jeszcze? On znowu pisze, że internet umarł już. O, przykro mi, ale fajnie, że z nami byłaś i się z nami dzisiaj pobawiłaś, troszkę pośmialiśmy się. Jest Moguk. Jej, pociąg. Train to Busan. Dobra, rozpocznij, sprawdźmy jeszcze raz. Czy wam się pokażą teraz? Dobra, jestem już w lobby, załadowałem się 3 razy szybciej tym razem i mam meble. O, mam meble, no. No to nice. Wszyscy mają? Chcę radio. Iza, ty też widzisz, tak? Wszystko? Wszystko widzę. To jak się odbi... O nie, głosowe notatki po japońsku. Po japońsku. Fajnie. Jak dotykam notatek, to się świeci. Tak, 2 się zaświeciły, trzeba 3 odpalić, coś jeszcze. Mago usiadł na fotelu. O Jezus Maria. Co tu się budzę? Ja idę torami. Okej. Okay. Ja idę w przestrzeń kosmiczną. Ej, idziemy wszyscy jak zombie. Boże, nie mogę, nie? Dziękuję. Tu jest jakaś łapka. Myślicie, że mnie pociąg przyjedzie? Tak, laguje? I ten pociąg jedzie, czy nie? Laguje ci, Izo? No, trochę. Mnie. Mnie też nie. Z tego kompa masz. Ja słyszę, że pociąg się zbliża. O, widzę światełko, patrzcie, widzę światełko! Jezus Maria! Chyba cię przejechało. Jestem pod pociągiem. Jesteś pod pociągiem, no. Ja muszę grę przyciszyć, nie? Jestem pod mapą. Patrz, punkt kontrolny. To faktycznie przyjechał pociąg. Nie. To trzeba pewnie otwarty wagon znaleźć. Albo sobie tutaj go otworzyć. Tutaj też się świeci, słuchaj. Gdzie się świeci? No, na pierwszej. Tablicy. Jakieś chińskie znaczki, słuchaj. No, ale to tutaj też się świeci właśnie. Na drugiej tablicy jest też łapka taka jakby psia. Jezus Maria, jak komplikowane. Moi dziandzi, coś tam. Wsiąść do pociągu byle jakiego.
O Jezus! Jezus Maria, to wystraszyłem się. Dostała, to ma go gotwaru. I się pojawiła strzałka. No, to poczekajcie na mnie. Pociąg widmo, na nikogo nie czeka Ero. Okej. Gdzie te drzwi? Walizki. Myślisz, że da się tutaj wejść od tyłu? Nie, nie da się. No nic nie ma. W ogóle to jakaś dziewczyna zaginęła chyba i o to chodzi. Hop, hop. To się japoński? A, coś tam Wu-tang, coś tam znałem, to się sushi jadło. Dafu? What? Co to jest? Okay. Mago, jest... otwarłeś drzwi? To jest jakiś model chyba ducha czy czegoś takiego, nie jestem pewny. A Mago, otwarł drzwi, dobra. Mnie się na razie przyciemnia coś. U mnie jest model jakiś cały czas. Tak, nie wiem. Aha. A wiecie, czyj to jest model? Czyj? Nas wszystkich. Tak? No. Ej, ja nie widzę, to jest nie fair. Dobra, no, faktycznie, że nas wszystkich, nie, no. Nie da się załadować punktu kontrolnego. No. Tam jakiś w ogóle tryb hackera odpaliła na live'ie. I cały czas mi się to zapala, nie? W sensie... Chyba przegraliśmy. Pana coś zjadło. Dobra, zamknij grę. To było dziwne. Tak, ale to był twój wybór, Lanci. Nie, żebym na kogoś zrzucała, ale... Yes. Ja chciałem zmienić poziom, ty powiedziałeś, o to jak się załadowało, to chodźmy. Jasne. Dobra, to tam jest jeszcze jeden wybrany. Jaki to jest? Ja od razu go pobiorę, żeby nie było wpadek. O Jezu, nie wiem. Tam też był na tej samej stronie. Myślę, że może być kozacki, bo wygląda, że ma dużo pułapek. Thermal czy Copper World? Nie, też nie. Na H coś. Ha, ha, ha. Leap of Fate jest jeszcze? Nie wiem. Dobra, czekajcie. Intermediate? Nie. Space Mountain. Na H, Intermed, nie Space, coś tam. Na H, nie ma tu ten H. Dobra. A tutaj braliście ten Copper World? Nie. To też jest fajne. To jest w stylu tak, co teraz przechodziliśmy. Ten, to kopalnia. Będzie bolało. Tak myślę. I tu spadają takie worki z kościami. Nie wyrzucaj mnie. No właśnie nie wiem, gdzie Iza. Myślałem, że... Aha, dobrze. Nie, wywaliłam nieco. To zaprosiłam jeszcze raz. Sam jeszcze raz zaproszam. Cześć, Rudy! Wsadzisz mnie do katapulty? Lanshi? To źle wygląda. Nie cały czas. Tak, już rozumiem. Ja to widzę. Jest Iza, dobra. Sprawdźmy. No to wygląda jak jakieś zasadzki, nie? A nie jak otwarty świat. On jakiś po angielsku. Proszę tłumaczyć. Dwa przyciski. Co to jest ta pogoda? W górze są w ogóle jakieś postacie, nie? Niebieski, zielony i czysty? No faktycznie. Siemarmek. I czerwony jest z tyłu. Dobranoc, Shaxi. Fajnie, że wpadłeś z nami popatrzeć. O. Dobra, są dwa przyciski w każdym pomieszczeniu i one aktywują drzwi, tak? Taki jest ten. A Magok jest? A jeżeli weźmiemy load checkpoint, to zresetuje oba te przyciski. Nie, no poczekamy. La 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 la. O, okej. La 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 la. La 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 la.
Najlepsze to, że mamy te same skiny. W jakie macie te same skiny? No ty i ja. No ja mam sweterek i włoski, a ty nie. Jesteś łysy i goły. Możesz mną mnie miotać? Ej Teo, patrz, robimy scenę z Króla Lwa. Ty jesteś Mufasa? Nie no, w sensie... Mały Król Lew, trzeba nim rzucić ze skały. O, teraz w ostatnim momencie powinien się Magog przebudzić. Czy ty możesz mnie zostawić? Nie. Dobrze, to nara. No chodź tu. Nie. Ulegnij. Nie. Fuk. Nie. Idź mnie stąd. To sobie powiszę, tak fajnie, być w przestrzeni kosmicznej. Nie! Jej, uległa. Dobra, Magoga zaprosimy jeszcze raz, bo widzę, że... Ja widzę wielkie koło dla chomika. Nie daje rady. Idę pobiegać. Możesz przestać. Zaproś Magoga. Zaprosiłam już, już... Już tak szybko. Magog się już odwrócił. Teo? Słucham. Patrz, co tu jest. Nie patrzę. Patrz, co tu jest. Ała. No puść mnie, nie trzymam cię nawet. Coś mnie tłucze o podłogę cały czas, w ogóle to kółko. Ało. Takie kółko. I jak tam Magog? Czytujesz się? Wiii! Oła. Eru ma pomysł, czekaj. Czekaj, ojej, teraz muszę cię złapać za nogi. Chodź Iza, weźmiemy go pod ręce, to może się wczyta. Jeszcze trochę. O, jest! Nie. What the fuck? Czy ja cię trzymam za nogę, czy za kółko? Nie wiem, za kółko. O. Czekaj, ja cię złapię za nogi. Za dupę. Może być, dawaj. Czekaj, podsadzę cię. Czyli dalej biegają po tym kółku. Czemu się puściłem? Czemu się puściłeś? No nie puściłem się, właśnie trzymałem cały czas. Jeszcze raz. Czekaj, dawaj dupkę. O Jezu, dawaj dupkę, nie. Idziemy. Ja po prostu nie mogę dzisiaj. What the fuck? What? Tu jest exit niby. Ciekawe. Oła. To teraz ty łap za dupkę. Trzymasz? Masz serduszko z tyłu. Do przodu, do przodu. Prawie nam się udało. Tam jest kłoda. Co gdyby kłody zabrać ze sobą w podróż? Czekamy na Magoga, aż spadnie z nieba. Jak latający Holender. Myślisz, że tą kłodę można na przykład wystrzelić stąd? Jakby ją tak włożyć tutaj? Hopsa, hopsa. No powiem ci, że trzymam cały czas to. Nie, czekajcie. Chyba zablokowało się. A co, dalej kółko. Ten? Nie wczytujecie? Nie, co, ej, uciekamy stąd. Nie ważne. Aaaa. Da się to wyciągnąć? Dobra, biegniemy. Zepsułeś. A próbowałeś reinstalować w ogóle tą grafikę? Po tych crashach wszystkich? Myślę, że to nie pomoże na tą nie... kłodę. No to o, jest, wyszło. Ładuje, nie? No nie, czekaj, myślałam, że masz crasha tego coś. Jedną ręką kółko. Nie, cały czas po prostu jest, że loading i nic więcej. Nie? Świetnie wam poszło. Zaczynam się bać, jak widzę tą wyspę, to... Jeszcze raz. Chodź po kłody, tym razem nam się uda, Eru. Co tu? Jest z jednej, ty z drugiej i łapiemy kółko. Ale z przodu chodź. Dobra, o, przeleciałam. No to teraz ty łap. Czekaj. Hop. Wow. Nie! Trzymam cię. Albo i nie. O, dobra, jestem bezpieczny, możesz puścić kłodę. Czyli zejście. Dobra. No właśnie tak patrzę, że... To jest zejście, nic nie daje, muszę skoczyć. Hop. Co mi to dało? Aha.
to dało to. No dobra. A w ogóle Teo, zapaliłeś jakieś zielone światełko. Wiem, zaraz zapalę drugie. Z kłodu poleciałem. No chyba jak, nie zapalisz. Jak dolecę. Ja też chcę, czekaj, czekaj. Achel? A nie, dobra, to nie w tę stronę. Uderzyłam w mur zamku. Dobra. Again. No chyba coś nie w tą stronę się kręci. Nie no, w tą. Ja wtedy też w tą poleciałam, tylko tu się w dobrym momencie trzeba było wybić z tego. Latają jak zwłoki. Za wolno. Dobra. A ja lubię wolną. Chyba, że tam do tego następnego to może jakoś inaczej trzeba pod... Nadal nie tak. Chyba, żeby się rozpędzić bardziej. Nie w tę stronę, dobra. Prawie. Ej, prawie. Czemu mnie puściłeś? Widzicie, jakoś by się tak chciało bardziej rozkręcić. No. A jest na tym konopie. Weź doleciałam na ten pierwszy. A nie, nie da się zerwać. Pomiędzy wypadłam. Myślisz, że będziesz miał większy ciężar? Właściwie to nie. Liczę na to, że zatrzymam trochę to kółko. Będziesz miał laleczki normalnie. Ha, udało się. I co w związku z tym? Nic, zepsułem ci kółko. No dalej się rusza. Tylko wolniej. Dalej dolatuję na pierwszy poziom, a nie na drugi. Wow, jestem na drugim. No, ślicznie, to wciągnij to pudełeczko tam. W jaki sposób tam doleciałeś? Też po prostu w tym kółku? Nie mam żadnego pojęcia. Złapałem się po prostu i puściłem w odpowiednim momencie. Dobrze. Zapaliliśmy chyba światełko w zamku w takim razie. Też mi się tak wydaje. Możemy spróbować. Mogę go mi się udało połączyć, czy co? No. Osiągnięcie niech pada. Skoczyło mi. La 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 la. Hop! La 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 la. I co? Co nam się otwarło? A tu nam się otwarło. O matko, ruchome schody tu mamy. Lala, lala, lala. Ja mam nadzieję, że wy też idziecie takim skocznym krokiem. No, ja myślę, kuźwa. Dobra, to nie tak wyszło. Spróbujmy jeszcze raz. Też nie. Podejście numer 3. Super, ja wchodzę pod schody, a nie. Ja to samo, nie? Dobra, oła, stój. Dobra. Tak, jeszcze wyżej. O, shit! Dobra, bo tam trzeba jakoś na bok wyskoczyć. Zmierzyły mnie schody, nie mogę się puścić. O, dobra. Jestem na górze. Tu jest jeden przycisk. Wciskaj go. Wciskam. Ciśnij go. I tu jest wyjście na dach i jest druga skrzynka.
Czy dach? Nie wiem, jak to nazwać. Poczekaj. Tu jest skrzynka. Tu. Popchnij tą skrzynkę do nas tutaj. Tylko nie w tamtą stronę. O, tutaj, no właśnie. Tutaj do nas na Luna. No staram się. Się go. Łap. Mam. No i co dalej? A my to musimy jest... przepchnąć tutaj. Tu jest jakieś takie koło. I to zaś będzie wystrzeliwywać w kółka i kółka się kręcą i z kółek trzeba na wyspę dolecieć. I ja nie mam pytań po prostu, kto to wymyślił, nie? Ale co? No musisz złapać się paska, który wybije cię w kółko. Gdzie z jednego kółka musisz odbić się. Eru, łap moje stópki. Cześć Aniu, dzięki ci bardzo za rajda. Witam wszystkich serdecznie. Udało mi się trafić? Ale... Ha! Cześć Aniu. Dawaj Iza, podsadzę cię. Ej, spokojnie, można spać na kółko, bo tam są schodki na dole, po które trzeba wejść na górę. Przesuniemy to trochę. O. Też się nie mogę tu złapać. To są w ogóle kule, a nie koła, które się kręcą. No kule, w sensie. Dobra, Izę trzeba łapać, Izę. Plack! Leniutko. Trzymaj mnie. I zachodź. O, ciągniola. Lansi! Lansi, ratuj! Jak to ratuj? No chodź, Ino! Czekaj, bo już lecę! Czekaj, czekaj, bo jestem na drugiej wyspie. To włącz tam ten przycisk. Ale nie puszczaj, nie, chcę to zobaczyć. A nie, bo bym spadła. A ja bym tam bardzo chciała polecieć, sprawdzić jak to jest latać na kuli. Dobra, dajcie zaraz ten, tylko zobaczmy co tu się cześć, dzieje. Cześć Lawrence, cześć Aiden. Jakby coś mi się wbija w twarz, no. Wiesz co, są takie filmy, które zaczynają się od słów stack, ale to raczej nie te filmy. Nie, Lansi, chyba ci się kręgosłup popsuł. Chyba zaraz popsuł. Spadnę. Mówiłem, że mnie ostatnio coś w rękach świerbi, że mam jakieś prądy w nerwach, to akurat wiesz, kręgosłup. Wiesz co, mam lepszy pomysł. Nie! No, dawaj. Ciąg te kostki, ciąg. Nie mogę. I za co ty nie potrafisz tam skoczyć? O nie! Sorry. A, bo ta skrzynka weszła już pod... Musicie troszkę się podnieść. Podskocz, Lansi. Ja super! Boże. Ej! Chyba się trochę skrzynka odsunęła. Jeszcze raz. Przecież mam na drugiej wyspie. Chyba nie w tą stronę. Ej, mam genialny pomysł. Już wszyscy wyjdziemy. Podajmy sobie ręce i złapmy się kółka. Skrzynka przeskoczyła. Dawaj, Iza. Iza, bierzesz ciebie. Dawaj, Iza. Cześć, wiesz, baczę z Aiden. Dawaj. Dawaj, Iza. Dawaj. Jeszcze skoczek. Dawaj. Op, op, op. Mam cię? No nie. Puść się tamtego. Nie masz, trzymasz kładkę. A. Możesz mi je kopać. Słodko wyglądacie. O, mamy jest, to. Jest! Super, dobra, to teraz tak. Ero, puść ją. Ja nie trzymam jej. O, dziękuję. Dawaj rączkę. Czekaj, ja muszę, czekaj, odpuść mi na chwilkę. Prawą mi daj. Z twoją, tak, no. Dobra. Czekaj. O, mam. I zadajesz lewą. Nie, dobra, ja złapię Izę. Ty będziesz dobra. Łapał kółko. Czekajcie, Ero, czekaj, Ero. No. Uwaga, raz, dwa, trzy. Nie, mało mi rączkę.
Ale przynajmniej lądujemy już na platformie, to jest pozytyw. Dobra. Patrzcie. Hop! Ała. Hop! Da fuch? Co mi się dzieje? Co mi robi? Nie wiem, coś to złapał. O, dobra, czekajcie. I co z tego, że ja tu wylądowałam? To mi nic nie da. Tu się nie da wejść na to. Widzisz tylko głowę? Odpadła właśnie. Cześć, Legion. Hejo. Ej, Ero, I am watching you. Tak. Lemnik. Złapię ciebie i kulę, poczekaj, ten. No hop. Nie mogę. Czekaj, złapię ciebie. Albo nie, dawaj głowę. Złapię ciebie i kulę. Nie wyszło. Dobra, czekaj, załaduj punkt kontrolny. I nie dobrze. No, nie wiem, czy nie zresetuję przycisków, jak jest punkt kontrolny, nie? Tak było napisane. To czekaj, to cofnijmy się już do zamku, bo w sumie tak już mamy tam załadowane. Ale ja bym chciała zobaczyć, jak tam jest. Złapać się tej kuli. Tam nic nie ma. Dobra, czekaj, to patrz. Patrz, musisz zrobić tak. Hop. Jeden obrót cały. No. I urwało mi rękę, jestem pod mostem. Urwało mi rękę. Ej, teraz mnie tu w środek. Dobra. Iza w ogóle nie zamierza puścić. A walon shi! Magok się nie mógł wczytać. Czekaj, ty jeszcze. Pomacham wam. Wystarczy polecieć na schody, na schody, na schody! Dups. Ale chociaż dotknąłem piedestału. No, czemu mnie to ten... puszcza? No, ja się łapię dwoma rękami, a mnie z tego wyrzuca, nie? Bo to katapulta jest. Patrz. Bym spadła. Dwoma rękoma, musisz zrobić jeden pełny obrót i jak jesteś w połowie, to się musisz puścić. O. I jestem. No i włącz. No i chyba trochę za późno. Musisz zrobić jeden pełny obrót, bo tak na razu ci się nie udało. Ale no ja zrobiłam już jeden pełny i pół. Czekaj, ja ci krzyknę kiedy. Przygotuj się. Teraz Iza. Iza. Teraz. Pięknie. Prawie. Geronimo. No właśnie to trochę to jest zawsze problem. Dobra. Czekaj. Idziemy jeszcze raz. Pełen obrót i w połowie. I teraz. No, to wcześniej. Gdzie? Teraz. Dzięki. O Boże. Dawaj tam, jeszcze raz. O, masz to. Ale to mnie samo tam. I hop. I hop. O Boże. I samo się puszcza. No, mnie się też samo opuściło właśnie. Da, idziemy stąd. O, patrz. O, jest. O, dobra. Lecisz! Nie lecisz. Jeszcze raz. Ostatni. Ostatnia próba. Idziemy. No, dawaj. Dajesz, Iza, ty pierwsza. Grzecznie w kolejce czekamy. O, patrz, to siła. Ale doleciała. Obrót i hop! Obrót i tak. I mam. O nie, odbiłem się od kuli. Hop! A, doleciała Ola. Dawaj, Jaru, teraz ty. I hop, i kulę mam. Nie mam. To powiem się, no na pewno dolecę. A, dupa. I upadł Nero. Dobra, ja idę do zamku. Ja chcę jeszcze raz. Na drugie lecę. Nie udało mi się. Zaraz was to stąd wyłączę. Dobra, idę do zamku już.
Czy się w ogóle jakoś chmurzasto to zrobiło? No. Burza idzie. Prawda. Na 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 na. Hop. Na 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 na. Hop. Ja w ogóle skaczę dwoma nogami do tyłu, to jest zabawne. Kolana mi się w złą stronę wyginają. Tu mamy iść teraz. Na 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 na. Hop. Na 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 na. Aha. Będzie bolało. Jakoś tak to czuję. Hop! Ej, ale patrz, patrzcie, pasuje kolorkiem do planszy. Możesz mi puścić nogę? To nie noga, to miednica. O, cześć za... Widzę, że wyszłaś tutaj z pół obrotu. Dobra. A, możesz? Dzięki. Karma mnie co to jest? Trzeba ustawić, trzeba zapać za sznurek i pociągnąć. Aha, a gdzie to trzeba ustawić? Chyba tutaj, bo tam jest platforma. A, dobra, że w sensie, żeby potem skakać. Sorry, Eru. No i spadłem w przepaść. I to tu? Plask. Chodźmy, chodźmy. Nie, nie spadaj. Czemu tak, ha, że to stąd tam, po skosie tak niby? Ach, bo Eru pomyślał. Za nas wszystkich tak naprawdę. O! Wyszło nam to. Ciśnij te poślady do góry. Ja na głowie. Po trupach do celu. No, zajebiście. Udało się. Fajnie, cieszę się bardzo. Ja tak się trochę czuję pociągnięta. O nie. Co? Wiecie, co to jest? Kółka. Kółka. O, ale te są jakieś takie powolne. No. Coś mi się stało z główką, zobacz. Widzisz to? Ja chyba zbagowałem. Muszę zobaczyć. Nie mogę, nie? Po prostu nie mogę. To zejdę, zobaczcie. Nie masz karmy. Może. W ogóle ręce ci się wyginają w drugą stronę. Czekaj, może cię za głowę złapię. O, naprawiło się. O Boże. Dobra. No halo, w górę, o. Okej. Okay. Może jak spadnę, to już tam będę w sumie, bo już tam byłem. Tak, jestem na górze, okej. Okay. Dobra. Niby co teraz? Fikołka zrobiłaś. Udało ci się to przejść? O, jesteś. Tak, cześć. Jestem. No to dobra. Zapalę światełko. To są spoko kółeczka. O nie. Nie są spoko? O, shit! Przeleciałam. Ale Iza, nie ustawiaj mi tego. Jesteś? Ha! Jeszcze... Uuu! Faktycznie. Chyba ktoś spadł. Nie, wszystko dobrze. Idziemy na dół. Bo już się drzwi do zamku otwarły. Aha. Plus. Bo to jestem teraz na górze. Osiągnięto osiągnięcie. Co? Odblokowane osiągnięcie nie spada. Osiągnięto osiągnięcie. Do Eru.
No i teraz pewnie będzie ostatnia plansza, tak coś czuję. Albo już wyjście. Exit, no. Poczekam na was. I nie. I wracając do standardów. Nana, nana, nana. Hop! Co tam lata? Nie wiem właśnie, dlatego mówię, że czekam na was. Bo wygląda jak jakaś psychodela. Chyba, że to jest taki wiwat, że na zasadzie skończyłeś, G. You did it, tam będzie napisane pewnie. Chcę pomóc. Congratulations. Do góry rączki podnieś taką. Co ty robisz w kącie? Jezus Maria, cześć! Przestraszyłem się, że na olej skoczyłem, patrz. Ola, szybko, chodź, chodź. No czekajcie, czekajcie, o dobra, jest jesteśmy już. No to chodźmy. Chyba koniec jest. Konkret, you did it! Co to, jakieś mogę podnieść taką lampę latającą? Albo mogę się złapać czegoś takiego? Wow! Można? Chodź tu. Ej, to można zabrać. No właśnie. O, idziemy. To w ogóle samo wiruje, patrz. A może zobaczyć to coś, co lata? Ale tu powinien być jeszcze, myślę, jakiś koniec. W sensie powinno nas wyrzucić jako koniec levelu, chyba, nie? Czekaj, bo próbuję złapać latające dziadostwa. Nie, bo to znika, jak ja się do tego przysuwam. O, myślałem, że się to złapać. Trudno, zapieprzam lampę i wychodzę z zamku. Skoro za frajer, to za frajer, idziemy. Tylko mi się uda stąd wyjść, bo to cały czas wiruje. Dobrze. Każdy ma swoją lampę Alladyna. Ja może tobie pomogę? Moja jest zielona, to ma jakieś inne kolory w takim razie. Ej, wymienię zieloną za czerwoną. Ja nie wiem, jaką mam. Czekaj, ja chyba idę z żółtą. Nie, ty jesteś niebieska. Ja jestem niebieska. A i no. Zrobimy ten, zrobimy dyskotekę w przedsionku. Następna jest żółta, to Eru. Dajesz, nie mogę wyjść z tym. Napluj, napluj. Boże. Ciśnij. A przeszło. Bo ci pociągnęłam. To przeszło. No bo napluj. O, a Iza. Za ładnie tutaj, o. A gdzie Iza? Iza została z czerwoną w środku. O, udało się chyba wyciągnąć. No chyba nie. Czekajcie, gdzie kucharek 6, tam zakaz zbliżenia, chodźcie. O. No sorry. Ja wam pomogę. Uno momento, por favor. O. Ciekawe, czy da się ustabilizować, żeby się nie obracała. Da się. O. Ale jest, tylko masz, na chwilkę. Masz, Iza, weź sobie tą lampę. To nie. Twoja była. Iza jak księżniczka, ona wyjdzie, a lampę jej przyniosą. Jak na księżniczkę przystało. I zrobiliśmy sobie imprezę w przedsionku. Dobra. Słuchajcie, będziemy kończyć w takim razie. Już i tak bawimy się tu 4 godziny. Wkręciła. Także ja wam bardzo wszystkim dziękuję za grę i Magogowi, i Lansiemu, i Olsonowej, i Izie, i Eru. I bawiliśmy się wszyscy razem. Mam nadzieję, że wy bawiliście się... Coś ty mi zrobił. Bawiliście się wszyscy równie dobrze z nami. I co? I widzimy się... Niedługo pewnie w kolejnej grze, ale mnie wyrzucą. Także do zobaczenia. Pa, pa. No pa.